Przeczytam komentarz ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Z Ewangelii świętego Mateusza. Faryzeusze naradzali się, jak przyłapać Jezusa na słowie. Posłali do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda z zapytaniem. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Nie dbasz o niczyje względy i nie zważasz na ludzką opinię. Powiedz nam, co o tym sądzisz? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? Jezus poznał ich przewrotność i odpowiedział: Obłudnicy, dlaczego mnie wystawiacie na próbę? Pokażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Oni podali mu denara. Wtedy zapytał, czyja jest ta podobizna i napis. Odpowiedzieli: Cesarza. Wówczas rzekł: Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i odeszli od niego. Napisano już dużo o tej kłótni o podatki. Jedno jest pewne, Jezus w ogóle nie zajął stanowiska w tej sprawie. Nie dał się sprowokować. Można oczywiście zrozumieć jego odpowiedź w ten sposób, że skoro denar ma napis Cezara, to należy do Cezara i nie należy wstrzymywać się przed płaceniem podatków. W gruncie rzeczy Jezus uniknął pułapki rozstrzygnięć problemów politycznych, finansowych czy ekonomicznych. Chrystus przyszedł po to, by człowiekowi ukazać źródło grzechu. Serce to należy oddać Bogu. Jest tylko jeden podatek. Podatek wyznania win. Co by się stało, gdybyśmy w ogóle nie płacili wszystkich podatków? Zaniedbali nipy i pity, pokpili sobie kwity za energię i nie odwiedzali latami okienek w urzędzie skarbowym. Co się stanie z człowiekiem, który zaniedba podatek sumienia, należny Bogu w okienku konfesjonału? Które konsekwencje są poważniejsze? Jeśli rzeczą konieczną jest nieustanne porządkowanie naszych relacji z państwem, to tym bardziej z państwem Boga. Celem pierwszego nadejścia Mesjasza nie było zaprowadzenie wszechświatowego pokoju czy kodyfikacja polityczno-ekonomiczna. Celem było zajęcie się praprzyczyną nieszczęść, czyli grzechem. To w czasie swojego drugiego przyjścia zaprowadzi on pokój na świecie. Żydzi z czasów Pana Jezusa nie chcieli słyszeć o Mesjaszu, cierpiącym słudze, który miał przyjść jako paschalny baranek ofiarny. Chcieli króla zwycięskiego, który założyłby doskonałe królestwo, porządek idealnego społeczeństwa. Mamy obowiązek składania denara Bogu. Nowy Testament mówi o tym kilkakrotnie. Nie chodzi jednak o denara składanego w urzędzie, ale o uregulowanie zadłużeń sumienia. Denar przebaczenia, gdyż umiemy prosić o przebaczenie Boga, ale na prośby bliźnich jesteśmy głusi i dusimy ich zawiścią. Denar darowany dla ulgi człowiekowi obciążonemu zadłużeniami moralnymi, które rzucają go do stóp Jezusa. Denar pracy nad rozwojem powołania, w jakim zostaliśmy wszyscy obdarowani, bez względu na czas nawrócenia. Denar dzielenia się mądrością słowa, jak chlebem, nawet gdy jest za późno i nie mamy nic do ofiarowania innym, oprócz Bożych słów i modlitwy. Denar nieżałowania niczego w miłowaniu Jezusa, wzorem Marii, która nie żałowała nie tylko naczynia alabastrowego, ale zapewne i swojego alabastrowego życia dla chwały Chrystusa. Denar wyrzeczenia się wszelkiej magii i każdego rodzaju okultyzmu, nawet jeśli by miał pozór medycznego mamienia. I wreszcie denar miłosierdzia ulitowania się nad nieszczęściem innych, którzy zbłądzili w drodze do Jerozolimy Niebieskiej. Oto zgłoszenie identyfikacyjne dla osoby prowadzącej samodzielnie działalność zbawczą. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link.